Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed World, moi drodzy, IGC Special z dnia 27 marca 2015 roku, Bentley Continental Super Sport. Naprawdę bardzo ciekawy samochód, bardzo oryginalny wygląd. Jest to sportowy wóz i no, nie da się go pomylić w zasadzie z żadną inną marką, a przynajmniej jest to bardzo trudne z tego względu, że Bentleye naprawdę odróżniają się pod względem nadwozia, pod względem wyglądu od wszystkich innych samochodów sportowych. Zerknijmy sobie teraz do dealera samochodowego. Zobaczmy, czy samochód został już udostępniony za IGC i za jaką gotówkę jest dostępny. A następnie pojedziemy sobie kilka wyścigów i sprawdzimy, jak auto spisuje się w praktyce. Nowość, oferta specjalna. Tak, jest Bentley za 2 miliony IGC. I co my właściwie mamy za tą gotówkę? Moja wersja Bentleya jest to wersja Team Escape, a więc posiada dodatkowy skill na taranowanie. Natomiast Bentley ma słabe nitro, co troszeczkę go dyskwalifikuje do rywalizacji w klasówkach. Natomiast jego mocną stroną jest dość dobre przyspieszenie i naprawdę przyjemne prowadzenie. Mamy tutaj mocnych przeciwników, Pagani Zonda F. Nawet mamy Nissana Nismo, BMW, M1, oh what the fuck, ktoś się tu ramuje, okej, okay. Ja mam tutaj skilla na zwiększenie jakby masy podczas kolizji, więc spoko, tym samochodem naprawdę mogę się tu ramować. Ale zobaczcie, prowadzenie jest naprawdę okej w tym Bentleyu, nie jest to jakoś hardkorowy skręt, ale naprawdę bardzo, bardzo można nadrobić tutaj na zakrętach. Dobra, i teraz... O, fuck, i trochę źle pojechałem. Widzicie, że ten skill na taranowanie działa tutaj bardzo dobrze. No, trzeba było mnie nie spychać na początku, man. A teraz skupmy się na wyścigu. Użyję sobie tutaj za chwilę katapulty przy wyjściu i może uda się podgonić ten cały peleton. Natomiast, no niestety, na starcie brakowało mi nitra albo super dobrego przyspieszenia, jak właśnie w Nismo. Bondary and Marina. Aha, to się tu kończy. No zobaczymy, jak mi pójdzie. Zonda się tutaj odegrała na mnie. I. Co tu robi Clio w ogóle w tej klasie? To jest klasa A, klasówka w klasie A. What the fuck? Zrobimy wallride'a i lecimy. Też użyję nitra, to właściwie nic nie daje, jak widzicie. To tylko efekt po prostu taki. No i tutaj tych typów z przodu nie, to ja raczej nie dogonię. What the fuck? O kuźwa. No nie, no to był cios poniżej pasa. Zonda odegrała się od na mnie już całkowicie. Ale zrobiła to w tak wspaniały sposób, że ja praktycznie nawet nie dałem rady wygrać z Clio. Także na krótkie wyścigi Bentley raczej nie jest zbyt dobrym samochodem. Ale zobaczmy, czy uda się wygrać na jakimś dłuższym. No niestety, jakieś 15 minut w sumie szukałem innych wyścigów i nawet na Dover Street nie było żadnego gracza. To jest totalna lipa, po prostu będę musiał walczyć tutaj. Do jakiego samochodu mógłbym w zasadzie porównać Bentleya Continentala? Do jakiego? Tak się zastanawiam. Myślę, że to by mogła być na przykład BMW GTS-ka. Tylko, że oczywiście bez nitra mocnego. To by mógł być... co jeszcze? No ten samochód naprawdę całkiem nieźle przyspiesza, ale przede wszystkim jest tu dobry skręt, no. Naprawdę przyjemnie się go prowadzi. Jeśli właśnie chcecie jakiś nowy taki samochód, który prowadzi się dość dobrze i nie będzie wam z tym jakiegoś większego wam problemu z tym robił, do diabła, no to polecam naprawdę Bentleya, bo się fajnie spisuje na tych zakrętach. Natomiast nie jest to zdecydowanie samochód, którym będzie wam łatwo wygrywać. Niestety przez to, że mamy tutaj słabe nitro. Co innego na pościgach, na ucieczkach drużynowych. Tam oczywiście większość samochodów dobrze się spisuje, bo ja właściwie na przykład jak jeżdżę ucieczki drużynowe, czy pościgi, whatever, to w ogóle nie staram się taranować nawet policjantów, tylko po prostu je omijam, tak? Ich omijam.
Zobaczcie, no nie da się tutaj wygrać tym samochodem. Może gdybym miał inną trasę, to wtedy. Bo wiecie co, nitro jest, mocne nitro jest dobre wtedy, kiedy są te krótsze trasy, kiedy mamy mało czasu na rozpęd, mało czasu na no nie wiem, tam pokonywanie dobrze zakrętów i tak dalej. Natomiast jeśli byśmy pojechali sobie Bentleyem, na przykład na takiej trasie jak Dover Street, której nie da się w ogóle wyszukać, bo nie ma graczy, mógłbym oczywiście pojechać sobie wyścig prywatny, no nie wiem, spróbujmy może kogoś zaprosić. Weźmy sobie Dover Street, myk, zobaczymy losowego gracza, zaproszę z jezdni, może się uda, może ktoś się zaakceptuje. No tu nie chodzi o to, żeby jeździć ze znajomymi, o tutaj mamy Zondę, tu mamy tego jakiegoś, zobaczymy czy ktoś wbije w ogóle. No dalej, myk. No właśnie, ciekawa sprawa. Dawno tego nie robiłem. Kiedyś pamiętam, że wyżywałem się tak na słabych graczach. Po prostu ich zapraszałem do wyścigu i z nimi wygrywałem, ale to było tylko czyste trollowanie, no bo to jakiś sens jest ze ściganiem się ze słabszym graczem, prawda? Który ma słaby samochód i wygrywanie z nim. Żadna frajda. No i nikt nie akceptuje tych zaproszeń. Pojeździmy sobie jeszcze po świecie, bo naprawdę... o, może tutaj Nismo się zgodzi. To jest Nismo? Chyba Nismo. Nikt tutaj nie chce się zgodzić, no. A chciałbym właśnie sobie z kimś się zmierzyć na tej trasie. Szkoda, że w ogóle nikt nie jeździ tych fajnych, długich tras jak Dover Street czy Paradise Hotel. Tylko trzeba po prostu szukać 7 lat i modlić się o to, aby ktoś po prostu sobie wbiło. Niestety, jak widzicie, na razie jest lipo. Tutaj mamy, o, dzisiaj mamy chyba trasę Stadium and Chase dla klasówki E, to jest spoko. No nic nie dobije, zobaczcie jaka lipa. Nikogo nie ma. O, proszę, jednak ktoś dobił, a nie pokazało mi się. No dobra, no będziemy się ścigać z Jaguarem XKR-em na trasie Dover Street i będzie to dość ciekawy pojedynek z tego względu, że XKR również ma słabe nitro. Natomiast moim zdaniem XKR ma lepsze przyspieszenie, nawet na tym tuningu, który posiada, w części Gromlena. Ciekawe, to może była jakaś specjalna wersja. Tak, to jest poszukiwacz skarbów, tylko ma usunięty bodykit. To może być ciekawy pojedynek. Ja bardziej stawiam tutaj na XKR-a, ze względu na to, że on ma naprawdę dobre przyspieszenie. Może troszeczkę gorzej skręca. No i jestem ciekawy, zobaczymy jak pójdzie. A zobaczcie, ktoś jednak zaakceptował zaproszenie. No jedź, koleś, ja tu chcę pojedynek z tobą zrobić, ty takie wałki odstawiasz. No dobra, no w każdym razie na razie jestem na przedzie. Ale zobaczymy, co będzie dalej. O, widzę, że koleś nie jedzie chyba zbyt dobrze. Więc pojedynek taki sobie. No ale zobaczymy. Na razie radzę sobie dobrze. I prawdopodobnie będzie mi szło dobrze właśnie w Bentleyu na tej trasie z tego względu, że... No cóż, Bentley naprawdę świetnie pokonuje zakręty, a wszystkie łuki na Dover Street są dość łagodne. I w zasadzie jak ma się tutaj dobrze skrętny samochód, to można wygrać nawet z autem, które ma trochę gorsze prowadzenie, ale za to lepsze przyspieszenie. Chociaż to nie zawsze też wychodzi. No, ale na razie idzie mi dobrze, tutaj trochę skusiłem. Na pewno gdyby ktoś trzymał się za mną, by mnie tutaj gdzieś wyprzedził. Ale idzie ok. Tu był taki chamski wyskok mały i na nim często samochody tracą kontrolę. Natomiast Bentley zachował się perfekcyjnie i nie było żadnego problemu. No cóż, pojedynek będzie taki sobie, bo niestety gracz, który jedzie ze mną jest słaby. Ale będziecie mogli sobie na przykład pojechać tę trasę i sprawdzić u siebie jakiś tam dany samochód. Może ja też to zrobię, pojadę sobie tą trasę i sprawdzę, jak jakiś inny samochód będzie się spisywał na niej. O, no ale polecam wam też właśnie przetestować to u siebie w Wordzie. Porównać może czas do mojego. Widzicie, że w miarę czysto jadę. I porównać sobie swój czas do mojego i będziecie mieli pełny obraz na to, jak Bentley spisuje się. Jest to Bentley wymaksowany w klasie A. Ma 749 punktów na statystyce ogólnej. I wymaksować go było dosyć łatwo. Praktycznie mogłem to zrobić częściami wyścigowymi.
co nie jest dobrą wiadomością z tego względu, że jest łatwo podnieść tego Bentleya do klasy S, w której sobie już totalnie nie poradzi, w klasie A sobie nie radzi, a co dopiero w klasie S, to byłaby normalnie mordęga. Ale widzicie, że zakręty naprawdę ładnie tutaj pokonuje. Praktycznie na tych ostatnich pięciu, no czterech łukach nie spuszczałem palca z gazu. I pięknie, udało mi się ukończyć na pierwszej pozycji, to nie było zbyt trudne, więc nie ma się czym chwalić. 326 km na godzinę jechałem maksymalnie i 1.14.27 miałem na okrążeniu, więc możecie sobie u siebie przetestować, jak dany samochód, nie wiem, z waszego garażu będzie się zachowywał i sobie porównać właściwie u siebie, czy ten Bentley jest lepszy w klasie A, czy nie. No moim zdaniem nie jest to najlepszy samochód i zdecydowanie nie wart ceny 2 milionów IGC ze względu na to, że za taką kasę możemy mieć naprawdę fajne samochody, takie jak Lamborghini Murcielago. Lamborghini Murcielago, chodzi mi o LP640 i LP640 myślnik 4, czyli wersja bez dachu. No i tyle, moi drodzy. Bentley Continental Supersport z IGC Special 27 marca 2015. No nic, piszcie co myślicie o tym samochodzie. Moim zdaniem nie jest wart swojej ceny, chociaż no, moja wersja Team Escape dosyć dobrze radzi sobie na pościgach, co już pokazywałem w przypadku przeglądu tego samochodu kiedyś tam. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną teraz. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.